W dzisiejszym filmie zobaczymy. Młodzież sympatyzująca z Moskwą rekrutowana przez Telegram. Ziobro oskarżony o manipulację, pozywa jedną ze stacji. Kijów w tarapatach, Orban zaciąga unijny hamulec. Trump o wojnie i Zełenskim, to była przegrana sprawa. Nowy poziom desperacji Rosji, to pierwszy krok do wojny światowej. Przenośne powerbanki zasilą dom nawet przez 20 godzin. Tucker Carlson oskarżony o działalność na rzecz Moskwy. Zapraszam do oglądania. Młodzież sympatyzująca z Moskwą rekrutowana przez Telegram. Po wydaleniu setek rosyjskich szpiegów działających pod przykrywką dyplomatów, Kreml zdecydował się na bardziej ryzykowne i nietradycyjne metody działań, w tym podpalenia, sabotaż, a nawet zamachy. Zachodnie służby wywiadowcze, w tym brytyjski MI6, zauważył wzrost aktywności moskiewskich służb po wydaleniu z Europy 450 agentów. Według doniesień metody te są coraz bardziej chaotyczne i nieprzewidywalne, co wzbudza obawy wśród zachodnich wywiadów. Rosyjscy szpiedzy celują w kluczowe postacie europejskiego przemysłu obronnego. Przykładem jest spisek mający na celu zamach na dyrektora niemieckiej firmy Rheinmetall, dostarczającej sprzęt wojskowy na Ukrainę. Podobnie podejrzenia dotyczą sabotaży takich jak pożary w magazynach DHL w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Londynie, Warszawie i innych europejskich miastach doszło do pożarów, które zachodnie służby przypisują działalności rosyjskich agentów. Ataki te mają na celu destabilizację, przerwanie dostaw wojskowych dla Ukrainy oraz sianie podziałów społecznych. Jednak ich chaotyczny charakter wskazuje na to, że Rosja po utracie swoich tradycyjnych sieci szpiegowskich w ambasadach zmuszona jest do korzystania z mniej profesjonalnych metod, często rekrutując przestępców i inne grupy do wykonania brudnej roboty. Choć część ataków wydaje się być amatorska, nie można lekceważyć ich potencjalnie poważnych skutków. Przykładem jest zatrudnienie Mołdawian przez Rosjan do przeprowadzenia antysemickiej kampanii graffiti w Paryżu, czy udaremniony spisek 26-letniego mieszkańca Donbasu, który planował atak na sklep z narzędziami we Francji. Działania te, choć często nieprofesjonalne, pokazują desperację Kremla w próbach wywołania chaosu. Według zachodnich wywiadów Rosja coraz częściej rekrutuje młodzież sympatyzującą z Moskwą, często za pośrednictwem mediów społecznościowych takich jak Telegram. Choć kampania sabotażu nie przyniosła jak dotąd większych efektów, zachodnie służby wywiadowcze i antyterrorystyczne pozostają czujne i skutecznie przeciwdziałają kolejnym próbom destabilizacji. Rosja natomiast zaprzecza swojemu udziałowi w tych wydarzeniach, przedstawiając je jako wytwór teorii spiskowych wymierzonych przeciwko niej. Ziobro oskarżony o manipulację, pozywa jedną ze stacji. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, wzbudził kontrowersje po tym, jak nie stawił się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień później pojawił się natomiast w prokuraturze w Sieradzu, gdzie złożył zeznania w innej sprawie. Jeszcze tego samego dnia w telewizji ukazał się materiał, który mocno oburzył byłego ministra sprawiedliwości. Padło w nim wiele niekorzystnych dla polityka stwierdzeń. Po przeanalizowaniu pełnej dokumentacji medycznej biegły stwierdził, że Zbigniew Ziobro może zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą, więc ta go wezwała, ale ten się nie stawił. Za to stawia poważne zarzuty tym, którzy jego zdaniem chcą skrzywdzić chorego człowieka. Tak materiał zapowiadał prowadzący. Piotr Kraśko dodał, że Jakub Sobieniowski, który przygotował materiał, przyjrzał się dokumentacji, jaką sam Ziobro stworzył w tej sprawie. Reakcja byłego ministra sprawiedliwości była natychmiastowa. Ziobro przekazał w czwartek, że kieruje do sądu wniosek przeciwko jednej ze stacji telewizyjnych. Według niego w materiale nakłamano w sprawie opinii biegłego na temat jego choroby. Pozywam Fakty TVN za kłamstwa o mojej chorobie. W głównym wydaniu kłamali, że opinia biegłego była oparta na pełnej dokumentacji medycznej. Nie była ani na pełnej, ani na aktualnej. Biegły nie zwrócił się o dokumentację do mnie, ani do szpitala w Belgii, gdzie byłem operowany, ani do dwóch ośrodków w Polsce, w których się aktualnie leczyłem, stwierdził Zbigniew Ziobro. Dodał też, że sugestie, iż na własne życzenie ujawnił szczegóły choroby, są nieprawdziwe. W rzeczywistości zostałem do tego zmuszony licznymi publicznymi oszczerstwami, że symuluję raka. Spotkamy się w sądzie, zagroził polityk. Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej, skomentowała zachowanie Ziobry, twierdząc, że nie jest zaskoczona. Nie,
Dlatego, że w swojej sprawie potrafi pan minister cudownie ozdrowieć i przyjść do prokuratury. Przypomnę, że tam ma status poszkodowanego. Jest to związane z przeszukaniami w jego nieruchomościach. Natomiast dzień wcześniej nie mógł się stawić przed komisją do spraw Pegasusa. Uzasadniając to tym, że jego stan zdrowia jest bardzo ciężki. Pokazał różne zdjęcia i filmy. Przypomnę, że te filmy mają swój czas i już przeszły. Dlatego, że to było wiele miesięcy temu. Mówiła Pawliczak. Posłanka zaznaczyła, że choć nie kwestionuje samej choroby Ziobry, to obecnie jego stan zdrowia pozwala mu na składanie zeznań. Sugerowała, że były minister manipulował sytuacją, by unikać spotkania z komisją. Wskazała też, że regularnie uczestniczy on w życiu publicznym i udziela wywiadów, co dodatkowo podważa jego usprawiedliwienia. Kijów w tarapatach. Orban zaciąga unijny hamulec. Premier Węgier po raz kolejny zablokował działania Unii Europejskiej zmierzające do zmiany sankcji wobec Rosji. Odmowę Orban usprawiedliwiał koniecznością wstrzymania się z decyzją do czasu rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich w USA. Unia Europejska ma zamiar dostosować sankcje do żądań Stanów Zjednoczonych, od przestrzegania których Waszyngton uzależnia udzielenie Ukrainie większej części planowanej pożyczki, zabezpieczonej zyskami z zamrożonych rosyjskich aktywów. 50 miliardów dolarów musi być przekazane do końca roku, ponieważ Rosja czyni postępy na polu bitwy, a do zimy jest coraz bliżej. Obecnie sankcje unijne muszą być odnawiane co 6 miesięcy. Unia Europejska proponuje wydłużenie tego okresu do 36 miesięcy. Jednak Orban blokuje tę zmianę, uzależniając swoją decyzję od wyniku Trumpa w wyborach. Według unijnych urzędników gotówka jest potrzebna, by sprostać niektórym kluczowym potrzebom Kijowa. Zmiany w sankcjach bloku wymagają jednak jednomyślności, a poparcie Orbana to krok konieczny do uzyskania znaczącego udziału USA w pożyczce dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów dolarów. Ukraiński prezydent nie może też liczyć na Orbana w kwestii poparcia swojego planu zwycięstwa. Dziś prezydent Zełenski przedstawił swój plan zwycięstwa. To, co przedstawił wczoraj w ukraińskim parlamencie, było więcej niż przerażające, ocenił Orban. Dodał, że strategia Unii Europejskiej nie działa, więc zamiast finansowania Ukrainy konieczne jest zawieszenie broni. Jestem jednym z tych, którzy wzywają Unię Europejską do zmiany obecnej strategii. Unia Europejska weszła w tę wojnę ze źle zorganizowaną, źle wykonaną i źle obliczoną strategią, za którą główną odpowiedzialność ponosi przewodnicząca Komisji, przekazał węgierski premier odnosząc się do Ursuli von der Leyen. Zapowiedział też, że wezwie kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona do jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji z Moskwą w imieniu całej Unii Europejskiej, aby znaleźć wyjście z tej sytuacji. Stanowisko Orbana stawia go w kontrze do przywódców Unii Europejskiej, w tym do szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella, który chce, aby na posiedzeniu Rady podjęto decyzję o odblokowaniu płatności z Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju i zapewnieniu Ukrainie większego wsparcia wojskowego. Od ponad roku Węgry blokują transfer ponad 6,5 miliarda euro dla Kijowa, co wywołuje gniew innych krajów członkowskich. Trump o wojnie i Zełenskim. To była przegrana sprawa. Podczas czwartkowego wywiadu w podcaście konserwatywnego komentatora Donald Trump po raz kolejny odniósł się do wojny na Ukrainie, wyrażając opinię, że gdyby to on był prezydentem Stanów Zjednoczonych, konflikt nigdy by nie wybuchł. Trump stwierdził, że środki przeznaczone na wsparcie Ukrainy są marnotrawione, a Zełenski, jak to ujął, jest najlepszym sprzedawcą w historii. W ten sposób odniósł się do skali pomocy finansowej, którą Kijów otrzymuje od USA oraz ich sojuszników. Kto inny dostał tyle pieniędzy? To nie znaczy, że nie chciałbym im pomóc, bo bardzo szkoda mi tych ludzi, ale on nigdy nie powinien był pozwolić na wybuch tej wojny. Ta wojna to przegrana sprawa, oświadczył Trump. Jego zdaniem kluczowe decyzje mogły zapobiec agresji Rosji, jednak jak twierdzi, administracja Bidena nie potrafiła skutecznie działać. W dalszej części wywiadu wskazał, że to Joe Biden ponosi główną odpowiedzialność za obecny stan rzeczy. Gdyby tylko miało się prezydenta z choćby połową mózgu, to byłoby takie łatwe. Oni mówią, och, jakie to straszne. On obwinia Bidena. Ja faktycznie głównie obwiniam Bidena, podkreślił były prezydent. Trump wielokrotnie podczas kampanii oskarżał Bidena o błędne decyzje, które miały rzekomo sprowokować Rosję do ataku na Ukrainę.
Jego zdaniem administracja USA nie wykazała wystarczającej elastyczności wobec Moskwy, odmawiając między innymi ustępstw w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO, a sam Zełenski według Trumpa mógł zrobić więcej, aby zapobiec konfliktowi. Niektórzy komentatorzy uznają wypowiedzi Trumpa jako marginalizowanie odpowiedzialności Rosji, zwłaszcza jego stanowisko, że konflikt byłby łatwy do uniknięcia przy odpowiednim przywództwie, co według ekspertów jest zbytnim uproszczeniem, które nie uwzględnia złożoności relacji międzynarodowych oraz wieloletniego napięcia między krajami. Nowy poziom desperacji Rosji to pierwszy krok do wojny światowej. Zgodnie z doniesieniami ukraińskiego wywiadu, niebawem na froncie może pojawić się nowy i nieoczekiwany gracz – północno-koreańska piechota. Informację przekazał Kryło Budanow, wskazując na bezpośrednie wsparcie Kim Jong-un dla Rosji w trwającym konflikcie. Jak wynika z wypowiedzi szefa wywiadu, obce wojska są w trakcie szkolenia na terytorium Rosji, a ich przygotowania mają na celu wzmocnienie wojsk Władimira Putina. Obecnie we wschodniej Rosji szkoli się około 11 tysięcy żołnierzy północno-koreańskiej piechoty, którzy będą następnie walczyć na Ukrainie. Pierwszy kontyngent liczący 2600 żołnierzy zostanie wysłany do obwodu kurskiego, gdzie ukraińskie wojska utrzymują od kilku tygodni zdobycze terytorialne. W tej chwili nie mamy pełnego obrazu sytuacji, zaznaczył Budanow. Wspomniał również, że choć nie jest jeszcze jasne, gdzie dokładnie zostaną skierowane pozostałe siły Korei Północnej, to wojska te będą korzystać z rosyjskiego sprzętu oraz zaopatrzenia. Kilka godzin po tych doniesieniach odniósł się do nich Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przebywał w tym momencie na konferencji prasowej w Brukseli, gdzie brał udział w spotkaniu przywódców państw Unii Europejskiej. Mamy informację od naszego wywiadu, że niektórzy oficerowie północno-koreańskiej armii są już na terytorium Ukrainy, tymczasowo okupowane przez rosyjskich wrogów, więc dołączyli do rosyjskiej armii, oświadczył Zełenski. Dodał także, że sytuacja jest poważna, gdyż 11 tysięcy żołnierzy Korei Północnej przygotowywanych jest do walki. To pierwszy krok do wojny światowej, dodał Zełenski. Od kilku dni w ukraińskich mediach pojawiają się informacje o formowaniu przez Rosję specjalnych oddziałów. Portal Ukraińska Prawda poinformował o utworzeniu specjalnego batalionu buriatów, który najprawdopodobniej składa się z obywateli Korei Północnej i który mógłby zostać skierowany do działań bojowych w obwodzie kurskim, gdzie od sierpnia operują ukraińskie wojska. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby odniósł się do tych doniesień, ostrzegając przed poważnymi konsekwencjami. Podkreślił, że potwierdzenie tych doniesień oznaczałoby nowy poziom desperacji Rosji. Przenośne powerbanki zasilą dom nawet przez 20 godzin. Spółka General Motors Energy rozszerzyła swoją obecność w branży domowych magazynów energii. Mogą one dostarczać energię elektryczną do domów i samochodów w przypadku awarii, gdy nastąpi utrata zasilania z tradycyjnych źródeł. Producenci pojazdów elektrycznych sprzedają teraz te rozwiązania energetyczne, które łączą się z samochodami elektrycznymi, ciężarówkami i SUV-ami zasilanymi akumulatorem, tworząc ekosystem ładowania z pojazdu do domu. Elastyczność naszych narzędzi do zarządzania energią w połączeniu z jedną z największych na rynku linii pojazdów elektrycznych z możliwością transportu z domu do domu daje naszym klientom większą kontrolę nad zużyciem energii, pomagając złagodzić skutki przerw w dostawie prądu, integrując opcje energii odnawialnej i odblokowując dodatkowe wartości, powiedział wiceprezes General Motors Energy w komunikacie prasowym. Twierdzi, że dzięki połączeniu dwóch akumulatorów 17,7 kWh przeciętny amerykański dom może być zasilany nawet przez 20 godzin. Amerykański prezenter Tucker Carlson oskarżony o działalność na rzecz Moskwy. Kanadyjski premier Justin Trudeau zeznał pod przysięgą, że Tucker Carlson jest finansowany przez rosyjską państwową stację medialną. Nie przedstawił dowodów na poparcie tych twierdzeń. Odniósł się natomiast do rzekomego udziału Rosji w szerzeniu chaosu podczas konwoju wolności w 2022 roku w Kanadzie. Podczas przesłuchania przez Komisję do Spraw Ingerencji Zagranicznych Trudeau zeznał, że amerykańska osobowość medialna, ale też popularny kanadyjski dziennikarz i psycholog dr Jordan Peterson działał wówczas na zlecenie Kremla, potęgując chaos, nieporozumienia i podziały głównie w mediach prawicowych.
Dodał, że po inwazji Rosji na Ukrainę kilka z tych kanałów zaczęło rozpowszechniać propagandę proputinowską. Ostatnio widzieliśmy, że RT obecnie finansuje blogerów i inne osobowości YouTube z prawicy, takie jak Jordan Peterson, inne znane nazwiska, również Tucker Carlson w celu wzmocnienia przekazów destabilizujących demokrację, powiedział Trudeau. Tucker Carlson Network, jego platforma streamingowa, wcześniej zaprzeczyła, że zawarła jakiekolwiek umowy z mediami państwowymi w jakimkolwiek kraju. Carlson był najlepiej ocenianym prezenterem telewizji kablowej, zanim opuścił Fox News w kwietniu ubiegłego roku. Uruchomił nowy program o nazwie Tucker on Twitter, który później po zmianie nazwy sieci społecznościowej zmieniono na Tucker on X. Peterson również zaprzeczył twierdzeniom Trudeau, publikując wymowny post uderzający w kanadyjskiego szefa rządu. Hej Rosjanie, gdzie do cholery są moje pieniądze? Justin Trudeau znów uderza. Nie trafia, faul, napisał kanadyjski dziennikarz. Wcześniej w swoich zeznaniach Trudeau powoływał się na niedawny akt oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości USA, w którym stwierdzono, że pracownicy RT zapłacili konserwatywnej amerykańskiej firmie Tenet Media miliony dolarów za produkcję treści i prowadzenie tajnej kampanii wpływu. Jednakże w akcie oskarżenia nie wymieniono nazwiska ani Carlsona, ani Petersona. Podczas zeznań w środę Trudeau powiedział, że ma nazwiska członków opozycyjnej partii konserwatywnej, którzy są już zaangażowani lub w grupie wysokiego ryzyka ingerencji zagranicznej. Michael Chong, członek partii konserwatywnej, powiedział, że Justin Trudeau wykorzystuje publiczne dochodzenie jako okazję do partyzanckiego ataku, aby oczernić partię konserwatywną i jej lidera.